Zobaczcie, rozbieram docisk tarczy i tarczę skrzydłową. Myślałem, że jest dobry. Ale ja, zobaczcie. Widzicie? Nie ma gumek, kurwa, nic nie ma. Jak to chodziło? Ale to wyjebane. Zobaczcie. Zobaczcie, tu docisk. Zobaczcie. Wszystko lata, kurwa. Tutaj nity pozrywane, kurwa. Z tamtego trzeba wyjmować. Idę z tamtego wykręcić. To po złom już też. Dobra, zmieniłem już docisk i tarczę. Tarczę ustawiłem mniej więcej na środku. Posmarowałem, żeby lepiej było wsunąć. No i będę próbował. Pokażę wam po tym, jak złożę. Dobra, zobaczcie, silnik się ładnie zszedł. Muszę podokręcać śruby z jednej, z drugiej strony. Tutaj śruby to trzeba podokręcać, bo tu nie ma. Tu na jednej się trzyma. No i elegancko, nie? Zaraz będę zmieniał olej, czyścił bąka, podczepiał rurki wszystkie i może jeszcze odpalę dzisiaj jego, ale co, zobaczymy, nie? Mam tu, zakupiłem jeszcze pompkę, będę wstawiał. A tu było tu, a tu było tu, to pobiera tego. Muszę odkręcić, zobaczyć, co tu się dzieje z filtrem. Rozrusznik tego śmiegu i zobaczymy to dalej. Zobaczcie, w MTZ-cie nie ma zwykłego filtra oleju, tylko jest taki zwany bąk. Zobaczcie, ile osadu się tu narobiło. Trzeba to wszystko wypierdzielić stąd, nowy olej zalać i gitara. Już biorę się za to. No zobaczcie, już wyczyszczony. Teraz będę składał. To się przykręca tu. No i madle się skręca. Nie, co ja mówię. O jest. To się skręca i madło. O. To się wstawia tu. Oj. O. I tu się skręca. Dobra, nagram coś, jak przykręcę już. Zobaczcie, potrzebuję tutaj takiego króćca, żeby przykręcić śrubę. Zobaczcie, mam raz, dwa, trzy, cztery, kurwa, i żaden nie pasuje, no. O ludzie, myślałem, że odpalę i z niczego nie pasuje. 60 nie pasuje, z niczego nie pasuje. Jakiś inny gwint tutaj jest. Ale pompka polska pasuje, a już króćce polskie nie pasuje, no. Nie wiem. Jadę poprzód, przoda czy ten, czy ciągnę. Zobaczymy. Zobaczcie. Przodek już prawie przykręcony. Tu też przykręcony na śrubach jest. Tam złapany. Będziemy składać. No nie odpalę dzisiaj, kurde, bo nie mam tego krótca tutaj. Ja pierdzielę, tak by było już. No ale nic. Ale tak to już wszystko jest prawie poskładane. Będę chłodnicę oleju teraz zakładał, żeby rurki przykręcić i olej wlać. No zobacz, tu już podłączałem przewody do chłodnicy, do wspomagania. Jeszcze tutaj muszę powrót tylko zmienić na tą
rurkę. Co tu jest? No, a tak bym już mógł odpalać, kurde, jakby nie ten. Nie ten. Ta końcówka tutaj. Rozrusznik zaraz przyniosę. Tutaj jest podczepione. Chłodnicę stawić. Zaraz wleję olej. Zobaczymy. No. Chłodnica, jeszcze przyjdzie mi paczka, to tam jest spód z chłodnicy, przykręcę. Dobra.